Idziemy po prezent Beaty z okazji urodzin, bo właśnie teraz środę ma. My się wczoraj skapłyśmy. Nie, no myśmy wiedziały wcześniej, ale wiecie. Ale wiecie, skapłyśmy się, że nie mam żadnego prezentu, tak. Dzisiaj idziemy kupić taki na ostatnią chwilę, bym powiedziała. Ale wam powiem, że tak, skapnęłyśmy się i stwierdziłyśmy, że internetowo nam nic nie przyjdzie. Nic. No to musimy z buta iść do galerii. Tak, idziemy z buta do galerii. Kupimy ale chyba wiemy, co tak, by się podobało. Tak, ja wam powiem, co? Kupimy perfum. Ale jaki? Dobra, to jeszcze... Nie zdradzamy wszystkiego. Nie, ale teraz powiem sobie... A, bo to w środę są urodziny, bo ja myślałam, że to w sobotę, bo wiecie, w sobotę jest imprezka urodzinowa. Nie, i ja miałam takie, że wiecie, wy tego nie zobaczycie tego prezentu, ale to wiecie, w środę są urodziny, więc zobaczycie reakcję na ten prezent. I my wejdziemy do sklepu, bo potem chyba, że jakieś cukierki, że to kupimy. Tak, bo wiecie, no, my wiemy, tak. Że on lubi cukierki, tata, nie? Chociaż ostatnio coś już tak się powiedziałabym, że... No, ale taki no, słodki dodatek. Słodki dodatek do perfumu. Więc my idziemy do sklepu. Moi drodzy, mam zakupiony prezent. Ale, yes, uwaga, udało się. Ale były, no. Ponieważ nie było tego zapachu, co tata chciał, czyli ilość to był? No to był zapach 154. Tak, i wiecie, i dostałyśmy go, więc wzięłyśmy inny. A jakbyście też pytali, czemu to takie spinaczki? Ale to są do makijażu spinaczki, ale sobie dzisiaj wziąłam do szkoły, bo tutaj mi wiecie, spadały włosy. To są do makijażu spinaczki? No ja też ich używam akurat. Wiesz, że bym nie powiedziała w ogóle, że są do makijażu osobno jakieś wyjątkowe. A teraz musisz słuchać ten prezent. Tak, prezent kupiony. Teraz ja go idę przemycić do samochodu. Tata wiezy chciał zapach dostać. My się rozstajemy na jakiś czas, nie? Bo każdy idzie... Tak, każdy idzie swoje strony, to proszę swoje strony, my proszę kupić ten prezent. Ale będzie miał niespodziankę, bo nie będzie tego, które chciał. Troszkę inny, ale myślę, że też fajny. Ale fajny zapach, naprawdę taki chyba mu się spodoba. Więc my teraz się rozdzielamy i potem jak ktoś kupi, to oczywiście wam pokażę w domu, a prezent zobaczycie w środę, czyli wy za kilka minut, tak. A my za kilka dni. Ja już wróciłam do domu, prezent kupiony, tak jak już wiecie. Nie ten zapach, co miał być, teraz tak powiem trochę ciszej, chociaż tam tutaj też coś nagrywa, jak słyszę. No, ale jest kupiony prezent, czekoladki dokupiłyśmy, potem już i to wam, myślę, że jutro wam pokażę, jakie wybrałyśmy. No i odwiedziłam, jak widzieliście, pokazałam wam dwa sklepy, jeszcze byłam w jednym. No i teraz wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam mój ulubiony korektor. Tutaj jest akurat numer 3. Ostatnio sobie zapamiętam, to miałam numer 4. Teraz sobie tą trójkę wypróbuję. Dalej kupiłam szczotkę. Ja kiedyś miałam już tą szczotkę. I też szarą, ale w mniejszej wersji. Ale ostatnio, wiecie, podziałam się gdzieś. I nie wiem, to już takiej szukam chyba od, nie wiem, miesiąca, dwóch. I miałam jej nic znaleźć. Nie wiem, co się z nią podziało. Też tą szarą mam. Akurat ją mam w plecaku, wiecie, zawsze tam noszę do szkoły. Ona jest trochę większa od tamtej. I jeszcze kupiłam taki olejek wygładzający do włosów. I jak tutaj widzę, są w środku takie drobinki, o, drobinki brokatu. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Wczoraj robiłam sobie, wiecie, fale, loki. Jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. O! Tak on się prezentuje. Są takie drobinki. No. Teraz na włosy nałożę. Chyba. Ładnie pachnie ten olejek, więc fajny. I teraz kupiłam, zaraz przyjdę do ubrań, ale to jeszcze kupiłam, uwaga, bazę do stylizacji włosów. Jestem ciekawa, jak on teraz ma dokładnie konsystencję. Ładnie pachnie. Bo ja właśnie z tej samej firmy też mam olejek tutaj do włosów, o. Tutaj już jest, tak wiecie, w połowie jest użyty, fajny, fajny jest, sprawdza mi się. No i teraz będę testowała właśnie i powiem wam kiedyś, czy mi się sprawdziła, czy nie, bo ten olejek mogę wam polecić, mi się sprawdza. No i co? I to były w sumie takie dzisiejsze zakupy kosmetyczne, teraz wam pokażę, co kupiłam z ubrań. Mam taką koszulkę szarą. Tak ona się prezentuje. Stwierdziłam, że w sumie, nie wiem, mam takie kolorowe bardziej bluzki z napisami czy tak dalej. W sensie to też jest napisem, ale to są białe i są kolorowe. A takie jeszcze nie mam. Wiecie, żeby była jakaś taka, powiedzmy, jednolita z takim, wiecie, delikatnym napisem, żebym to tak, że jakbym tak nazwała. No i jest tutaj bluza. Tak, tak się prezentuje szara bluza, o, z kapturem. Mi się ona podoba. Jeszcze przymierzałam taką czarną.
czarną, wiecie, z takim napisem cekinkowym, ale ta mi się jakoś, wiecie, bardziej spodobała. To są twarze, tak, ja tak przynajmniej widzę tutaj twarze. Tu są, wiecie, oczy, usta, więc jeszcze taka bluza, więc to są moje dzisiejsze zakupy. No ja sobie dzisiaj zakręcę te włosy na skarpetki, które wam pokażę, myślę, że efekt. Jeszcze przede mną w środę nauka na kartkówkę z niemieckiego. Teraz mamy z godzin, chociaż nie wiem, czy już tego nie zacznę sobie, wiecie, tak ćwiczyć. Chciałam przyjąć telefon mamy z tego względu, że w moim telefonie teraz wyskoczyło, jak tutaj do nas nagrywałam, że brak pamięci w telefonie. Ojej, to jest, tam masz? To jest u mnie już stały problem. Ja nie wiem jak to się dzieje. Co chwilę usłyszałam, być tam jakieś rzeczy, zdjęcia stare i wiecie. Ale i tak za mało. I tak za mało. No i co, my teraz czekamy na tatę, bo przyszedł do fryzjera. Ja właśnie, a ty jak tam fryzjer? Ja teraz tak myślę, że na wakacje może trochę krótsze, jak je zrobię, tak, wiecie. Ale to dopiero się zobaczy, więc my teraz czekam na tatę i jak wam właśnie tam nie dokończyłam, to dzisiaj się uczę na sprawdzian z matematyki, bo jutro mamy. I co? I jeszcze więcej, w tym tygodniu jeszcze coś nie. Macie chyba, nie? Aha, i właśnie ten z niemieckiego. Ale Michasia, mam do ciebie nowinę, wiesz kto do mnie pisał? Kto? O, na pewno do całej klasy. Wychowawca, że jedziecie na wycieczkę. A to wiem. O, pana fryzjera. O, dzień dobry. No i jak tam? Uwaga. No. A, bez zmian. Jak bez zmian? Blow up. Zmiany są duże. Od razu jestem chudszy, o całe 10 kilo. Dobra. No i to wiem, że jest wycieczka w maju, tam chyba 8, 10? Tak. No, więc wiecie, a w tamtym roku też pamiętam, że tak było. Co nawet teraz nagrywałam wtedy. No Michasia, wiesz, tata dzisiaj ma urodziny, wręczamy prezent. Jak dzisiaj? To znaczy po północy. O! Tak, tutaj Marek na moim odsłonie. Właśnie mówię, że kogucik być musi, a Marzenka mi to ubliży bez zmian. No i teraz dostałam informację, że jestem zapisana do fryzjera, ale wtedy, kiedy akurat mamy wyjazd. No to ja od razu muszę zmienić. Ale to może na wcześniejszy, w sensie wcześniej, w maju, nie, ale... wcześniej zamknięte maj, bo mają jakieś szkolenia. No to no potem. Problemik. A ty masz wycieczkę przecież szkolną. Ale to jest 8, właśnie, dlatego mówię, że przed wcześniej. No. A jeszcze wcześniej? Mhm. Nie! No to trzeba to wszystko znowu przekalkulować. Chyba, że w kwietniu. No właśnie. A w kwietniu były jeszcze wolne miejsca. No chyba były. To na kwiecień, ale to pod koniec dopiero. No i przyszliśmy na obiad urodzinowy, tak. Nie widać? Tak, widać Ciebie ciągle. Słuchajcie, urodziny. Kto nie lubi urodzin? Wszyscy. Potem pokażesz widzom, co dostałeś, bo jeszcze widzowie nie widzieli. Nie, wyście nie widzieli, ja już wiem, co dostałem, bo dostałem to po północy, minuta albo dwie. Fantastyczny prezent, także wrócimy do domu, to Wam na pewno pokażę, zobaczycie u Michasi na kanale. A teraz jesteśmy na urodzinowym obiedzie i właśnie z tego co widzę, kątem oka idą nasze zupy. O, zupy, ja Wam zaraz pokażę, co dzisiaj zamówiłam. W sumie dzisiaj zamówiłam tutaj takie dwie nowości. Ja sobie mamy to samo, ale to zaraz pokażę. Tym razem to nie jest. Albo może Wam już powiem, co to jest. Otóż to jest żurek. Zaraz Wam go pokażę, jak wygląda. I to jest, właśnie to jest pires oscypka. Tak. Z takiego było tutaj. Właśnie nie wiem, co to było. Musisz szukać. Tak, pires oscypka i potem pokażę drugie danie, które już kiedyś tutaj jadłam. Ale było jakby w takiej karcie jednodniowej, więc teraz mam sobie taką przebitkę na moją zupę, a potem na danie główne. I potem masz jakiś deserek w panie, jak coś nie słyszałam. No, obowiązkowo na urodziny deserek musi być. Tak, musi być, więc deserek też zobaczycie. Więc my się teraz bierzemy za jedzenie i widzimy się, myślę, że przy deserku.
już wróciliśmy do domu, tak, byliśmy, jak widzieliście, na obiedzie urodzinowym. Zaraz wam to pokażę, co zostało w prezencie. Ale do mnie też się przyszła paczka, ponieważ zamówiłam sobie dwie rzeczy. Więc zaraz się dowiecie, co zamówiłam. Więc uwaga. Pierwszą rzeczą jest tonik z Glow Recipe. Nie wiem, czy tak się dokładnie czyta. I jak jego zobaczyłam na stronie, chyba jak go zobaczyłam pierwszy raz, to był niedostępny. Potem jak się tak szukałam, tak wiecie, czaiłam. To jest tonik rozświetlający i nawilżający. Jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. W ogóle mnie ciekawi, jak on pachnie, bo z tego co widzę, to na pakowaniu jest arbuz. Więc powinien pachnieć arbuzem. I to jest taka trochę żelowata konsystencja. I pachnie do mnie właśnie takim ogórkiem, jak kiedyś miałam taką mgiełkę, ale nie pamiętam, z jakiej to była firmy, ale też była do twarzy. Ale ładnie nawet zapach, powiem wam, że mi się podoba, ja lubię takie klimaty. Nie, ładnie pachnie, więc jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi, też wam o tym powiem. I teraz druga rzecz, którą ostatnio często widziałam, jest to znany może wam tint, który ma konsystencję takiego żelka. Jestem ciekawa, jaki on będzie. Ta konsystencja żelka będzie jednak najbardziej ciekawi. Czekajcie, o. I teraz widziałam, coś takiego się tak otwiera, czekajcie, tak się wysuwa. To tak samo powinno chyba zejść. O. Zadziałało. Dobra, teraz sprawdźmy. Czekajcie, o tu może. Chwila. Ale, ale fajny jest. Jak taki żelek faktycznie ma taką konsystencję. I teraz zobaczcie, jak smażę na policzek. Czekajcie, może. I to jest właśnie do, jakby tint do policzków i też do ust. I dobra. Wiedziałam, że zaszalałam z tym. Oj, teraz. No teraz trochę to porządnie widać, a w kamerze jeszcze bardziej. Nie no, ładny kolor, teraz już nałożę na usta, czekajcie. I... A to ma taką... To jest normalnie, byście widzieli żelka. No, daje taki ładny kolor na ustach, mi się podoba ten kolor. I to jest kolor Spritz. Moje zakupy. Tak, takie w sumie rzeczy, które często widziałam w internecie. No i teraz ciekawa. Proszę, jaki prezencik dostałeś? Słuchajcie, prezencik, tak jak obiecałem, w restauracji, pokażę. Zacznijmy od tego, że wpadła taka piękna bomboniera. O, i to powiem, się nawet odbiłam. I powiem szczerze, że wahałem się, czy otworzyć, czy nie. No, przecież na Instagramie się wahałem. Ale mówię tak, skoro mam urodziny, a urodziny są raz w roku, więc ja otworzę, poczęstuję całe towarzystwo. No was niestety nie jestem w stanie poczęstować, no, bo tak, online wirtualnie. Nie jesteśmy... w stanie tego przekazać, ale patrz, to nie ma się otworzyć, a się nie otworzy. Dobra, jest. Także proszę bardzo, Michaśka się częstuje. Tak. Pierwsza. Nie, ja na razie nie jako gość się musisz poczęstować. Proszę. Nie wiem, kto którego wybierasz? No nie wiem, którego chcesz. No tą gwiazdkę może. No ta Michaśka bierze gwiazdkę, a ja tego. Dobra? A to będzie kawowe, a nie cierpi kawowych. No są różne, to chyba nie ma kawy. Nie, dobry. To nie jest kawowe, no. Także taki prezencik wpadł? Dobra, to słuchajcie, ja już to miałem okazję otworzyć, a ja wam pokażę. Proszę bardzo, piękny zapach. Tak, bo w ogóle wczoraj ten prezent dostałeś o północy, znaczy dzisiaj po północy. No dzisiaj po północy. Do mojej kolekcji będzie idealny. Tu się nie będę z tym spryskiwał z racji tego, że tu jest słodycze, więc my potem były... Tak, słodycze o smaku perfum. Właśnie, to jest jakiś karmel, ale bardzo dobre. No ty nie lubisz karmelu. Nie, akurat nie jest dobry. Także tak wygląda moje prezenty. No dobra, mi te cukierki smakują. Ja ci nie smakuję. To jest kawa. Kawa? O, to nie, to nie moja bajka. Ale skosztuj sobie. Ja sobie kawy nie lubię. O. Kawa. Jakoś nie jestem fanem kawy. Znaczy, i tutaj kawę... jeszcze masz resztę do skosztowania. No, no i spoko. Więc taki prezencik. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Tak, to jest montaż w tle. No, a króliczki sobie siedzą. Róbcie, jak widziałam, był w Iglo. No jest w Iglo. Tak. A George jest tutaj w jego stałej bazie. Tutaj George sobie siedzi pod lampą, odpoczywa. A ja teraz się uczyć na kartkówkę z niemieckiego, ponieważ jutro mamy. Kartkóweczka jutro? Mhm, z niemieckiego. To będzie się no, działo. Ale to sam, jak mówiłam, godzinę zegarową, więc sam coś powtórzę. Więc tak wygląda mój dzisiejszy wieczór. Jutro już mamy czwartek. I piątek, weekendu początek.